Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witamy się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w... niesamowite przygody Van Helsinga! I love it! Dobra, na start mamy... tylko to tutaj ziomeczków. Którzy się nigdy nie nauczą, że niestety ale z moim piorunem nie wygrają. Ale czy to źle? Tam jest tych koleży. Jeszcze z kamieniem był. Oj cyk, dostałem level, pięknie. Katarina też? Nie, ale jest blisko levela. Dobra, czekaj. Mogę sobie poczekać. Chociaż, dobra, mam 1000 spotek, boże, co ja się będę rozszczędzał. Let's fucking go. Dobra. Sobie damy też punkciki, tylko się muszę podpisać. Katarina teraz dostała level. Halo? Katarino? Możesz podejść, proszę? Nie, może ta flama jakoś ograniczała, albo coś. Dobra. Póki jest chwila spokoju, za chwilę się zregeneruje, mam mi żyćko za free. Zobaczmy, tutaj. Dwa punkty umiejętności. Czyli tak. Błękitna krew. Czy jest coś, co mnie tu jeszcze interesowało? No, ogólnie prędkość ataku Katariny... no. Może. Tutaj jest co? Rzucenie celu spowolnienia. To jest takie sobie. Tutaj więcej damage'a. A tutaj... zwiększa podatność. No to akurat jest dobre. I dobra. Miałem iść w to, więc będę w to pakował. To jest co? Właśnie na przykład to, nie? Mógłbym na przykład też wyciągnąć z tych dwóch, nie? Mógłbym te dwa punkty stąd wyciągnąć też wpakować tutaj, ale no... niech to będzie tak troszkę... niech będzie tak troszkę szybsza. W ogólnych umiejętnościach... to już mi się... nie, jeszcze mi się nie zaliczyło, dobra, z tego nie wyszedłem, więc jak coś nie mogę cofnąć. Mogę też zawsze iść w manę, albo właśnie pod leczenie. To tylko jeden punkt umiejętności. Dobra, bo tak, tu jest co na razie. Też się tego procent ataku zwiększa, więc dobra, to w sumie też jest zbędne. Aż nie jest to jakieś mega konieczne. Zobaczmy, tutaj odporność procentowa. Dobra, no to niech będzie jeden punkcik w to i jeden punkcik w lifesteala dla nas. Czy tam... no tak, no tak, to jest taki swego rodzaju lifesteal. W sensie ona bije ich, ale leczy tym mnie, więc to jest taki... lifesteal. I tutaj, dobra, z czym to się... to się z czymś skaluje? Z niczym. Tylko z obrażeniami. To jest ogólnie procent. Tutaj... życie po prostu. To się skaluje z kondycją. To jest unik, atak, zwiększenie obrażeń i tutaj też skalowania nie ma. Dobra. Więc zobaczmy tutaj jeszcze raz. Siła woli. Zwiększa odporność na wszelkie ataki i zwiększa procentową szansę aktywacji umiejętności. Okej. Okay. Dobra. Szczęście to jest co? Kryty, uniki, znalezienie złota, magicznych przedmiotów. Zręczność określa precyzyjność. Po prostu większa szansa na unik i większy damage z dystansu. Dobra, dajmy jeden punkt w kondycję i dwa punkty w siłę woli. To będzie okej, myślę. Okej, 30% odporności na żywioły. Okej, spoko. 34 na trucizny i 30 na fizyczne. Bieżąca szansa obrony 35%, a maksymalnie może mieć 95%. Okej, czy też nie warto w to aż tak mega pakować. Życie to tam też sprawa długo, że tutaj zobaczmy ile teraz bije. 3200, ładnie. Dobra, nie, wiecie co, tak naprawdę mógłbym ten podmuch klątwy też mógłbym to wywalić i dać znowu punkt w to i punkt tam, nie? Bo też wiem to dla testu, ale nawet jak ona to kurde faktycznie kastuje, to jakoś nie czuję mocy tej klątwy, nie? Więc mogę sobie to odpuścić. Jak to wygląda u mnie? Tutaj zobaczmy, tutaj pierścień z kamieniem dusz, gorszy, buty wiadomo, że gorsze, to nie jest dla mnie, tutaj... zobaczmy, mniej życia, ale większy DPS. Dobra. Zobaczmy, plus 7 do krzepy, plus 9 do szczęścia, krzepa minus 3,
odporność fizyczna jest tutaj, nie ma, jest bazowa zręczność, bazowe szczęście, bazowe kryty, procentówka i prędkość ataku. Dobra, okej, okay. Ale DPS ogólnie jest większe, także poproszę, patrzcie, wreszcie, po tak długim czasie, wreszcie, zgarniam coś lepszego. No bynajmniej pod względem obrażeń, bo tam życia troszeczkę tylko mnie, ale to mnie aż tak nie ugryzie. Szkoda, że Katarii nie mogę dać jakiegoś tego, ale patrzcie, po prawie 20 levelach zgarnąłem w końcu coś lepszego. A to jest ciekawe, bo mam 29, już mogę to założyć, to wymaga 30, no to jest ciekawe. Chociaż, czekaj, czy ja miałem jakieś umiejętności, albo atutu, który mi obniżał, ale nie umiejętności, ale nie, czy miałem jakieś atutu, który mi obniżał tego? Zaklinacz duchów nie, też nie, też nie, regeneracja nie. A właśnie, weteran. Wymagania poziomu dla przedmiotu zmniejszone o 1. No, to jest spoko. No kurde, ale jakie ty jest słabe, że mogę mieć tylko 10 atutów, autentycznie. Bo sprawdziłem sobie na Wikipedii specjalnie, ile tych atutów jest, no i jest ich sporo. Tylko niestety wymagane są, znaczy wróć wymagane, żeby odblokować niektóre, wymagane jest posiadane zakupienie konkretnego atutu i to trochę boli. Znaczy to jest głupie, że nie mogę tego bardziej ciągnąć. Wiedziałem to normalnie, żeby to szło w nieskończoność, żeby dał się faktycznie wykupić wszystkie te atuty. Zresztą widać było, jak wolno to się tak naprawdę nabijało, więc tym bardziej nie wiem, dlaczego się nie da. No ale dobra. Zobaczmy, 3 punkty umiejętności. No, do tego bym se wrócił tak naprawdę, bo trochę mnie boli brak tej zdolności, więc poproszę ją tutaj z powrotem, bo się przydaje czasami. I tutaj, co my tutaj mamy? Maksymalna furia. Nie, to mi aż tak nie jest potrzebne. Błyskawica. Też taka sobie. Tutaj płonąca kula. Dobra. Strzeliwujący ognistą kulę w kierunku co spłonąca wszystko w planie 4 metrów. Szansa na powalenie przeciwników. 20% mocy magicznej. To są obrażenia. Powala cel, jeśli za nami przekroczy 25% maksymalnych. Ej, what? Czemu to jest takie słabe? Chociaż w sumie dobra, jakbym pakował większość w moc magiczną, to pewnie byłoby jakieś mocniejsze, no ale że niestety ja głównie walczę w zwarciu, a te wszystkie umiejętności są dla mnie tylko pomoc w walce, no to wiadomo, że jest to trochę słabe. Co jest tutaj? Zwiększa obronę i zadaje obrażenia atakującym przeciwnikom. O, 115, zmniejsza obrażenia, zabiera ilość manet równą 15% obrażeń. Ej, dobra, to mogę wziąć. Dla testu. Bo czemu nie? Tutaj zamrożenie czasu. Ile? Raz na minutę mogę tego użyć i zatrzymuję na 8 sekund. Tutaj w razie czego? Podczas rzucania zaklęcia ruch zajmuje o połowę mniej czasu. A no właśnie, bo to jest to. Bo ja mogę działać swobodnie. A taki ruch powoduje zmniejszanie się sfery. Aha, dobra, czyli tak działa ten buff, że dwa razy wolniej się zmniejsza ten obszar. Ale to jest, kurde, coś, co bym z chęcią też wytestował, tylko musiałbym wydać ile? 16 punktów, żeby tylko tę zdolność mieć. To trochę boli. Tutaj jest też aktywna. W promieniu 10% pewnie do obrażeń, szansa na trafienie krytyczne, też raz na minutę. Procentówka, a tutaj... Maksymalna pula many Van Helsinga jest większa 30%, sprzymierzeńcy tracą premię, jeśli wyjdą z zasięgu. Nie jest jakieś to mega potrzebne. Ta dopiero postać to ogólnie naprawdę jest spoko, tylko mam jeden naprawdę duży minus do tej umiejętności. Mianowicie fakt, że ona nie bije w ogóle obrażeń i nie pozwala mi się jakoś mega przemieszczać. No a cała reszta jest też do bani. Dobra, aury. No to bym sobie na pewno chciał zbuffować, nie? Granice eliksirów życia zmniejsza 10%, no to jest też spoko. Tutaj to... Boże, naprawdę, ze wszystkich aur, jakie tu są, te dwie są najlepsze. I co, zwiększy regeneracji sztuczek. Mech. Tutaj... No, w sumie regeneracja many, ale Katarina mi tyle tej many regeneruje, że to jest totalnie zbędne. Zwiększa znalezienie złota, też niepotrzebne. Premia do obrażeń przeciwnicy. To jest spoko, ale to jest chyba tylko do dystansowy, dla strzelca, więc to jest dla mnie bezużyteczne.
Tutaj każdy wydany punkt szału mnie leczy. No to jest też ogólnie spoko, no ale... No niestety, fakt, że ta furia mi się wolno nabija, no to trochę boli, przez to tego rzadko będę to wykorzystywał. Tutaj jeszcze punkt many za każdy wydany punkt furii, to jest też dobre. A po wywołaniu wzmocnienia istnieje 5% szans na natychmiastowe odzyskanie wydanych punktów furii. Dobra, to jest dobre! Ty, kurde, to możemy pod to teraz poszedł. Zobaczmy. To leczenie chcę sobie zostawić, nie? Ale na przykład tutaj premia, jeżeli są nie trzech wrogów, no... Kurde, to jest to, są za dobre są te rzeczy, żebym to wydawał. Tutaj mnożnik. Przy maksymalnej, to jest też totalnie debilne. Że musi być przy maksymalnej. Tutaj... O, patrzcie, tu. Od 90% maksymalnej furii. To jest jeszcze głupsze. Tutaj przy maksymalnej furii zyskujesz plus 1% szans na trafienie krytyczne. To jest aura i efekty, które są totalnie useless tak naprawdę. Bo nie po to ten szan nabijam, żeby potem nie korzystać z tych wzmocnień, prawda? A tutaj... za każdy kolejny punkt furii leczysz Katarina. Też dobre, no ale nie no. Da się jej kurde potki i też wystarcza. To jeszcze to! Jedyna aura, której jeszcze nie odkryłem i która nie wiem jak działa tak naprawdę. Tutaj jest co? Aha, w pobliżu jest najmniej trzech przeciwników, a tutaj w promieniu 4 metrów. Czyli aha, dobra, bo w pobliżu jest chyba bezpośrednio przy mnie, a tutaj, że w promieniu 4 metrów. No to też nie jest jakieś mega złe, ale czy jest jakieś mi mega potrzebne? No tak średnio. Dobra, musimy zobaczyć, wiecie, musimy się cofnąć do tego i zobaczyć jak wyglądałoby, wiecie, nabicie tego wszystkiego na full, zobaczyć co by było lepsze wtedy. Ale to jak dopiero wrócę do kryjówki, może nie teraz, tylko później. Leci. Musimy też zobaczyć, czy na przykład ten ziomek jest w stanie resetować. Ten król Romów, czy... Ktokolwiek po prostu w stanie mi resetować tutaj, bo on akurat z tego co kojarzę, chyba nie mógł mi tego resetować. On mi tylko resetował punkty umiejętności albo zdolności. Ale jeśli mogą kogoś atuty zresetować, no to jest mi jak najbardziej na plus. No bo wiecie, mógłby na przykład atuty, które teraz widzę, bezużyteczne albo średnio użyteczne, bo wiecie, mógłby sobie zmienić coś innego. Co niestety nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy... Znaczy wróć, nie jestem w stanie. To jest taki paradoks, nie? Sam te atuty wybieram, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy mi one pasują. O, jeszcze chodzi o postacie, mam te 5. Dobra, no kondycha, lepsza obrona i tak dalej. Zręczność, unik albo i strzały. Siła woli, biegłość zaklęć w zaklęciach. Więcej punktów many, większa moc zaklęć i szczęście krytyki. Dobra, podbijmy może o 2 punkty to i o 3 punkty to. Dobra, furię. Coś mi furię w ogóle zwiększy? Chyba nie. No, nie, raczej nie. Okej, okay. Odporności? No, jakieś tam mam. Szwaczy. To jest też to, wiecie, bo na przykład mógłbym na przykład spuścić te leczenie jeszcze bardziej, ale patrzcie. Po co mi to leczenie, skoro ja tak, że jakiejś dużej grupie, więcej kurde, tak muszę użyć eliksiru, bo to leczenie z light skill, ja mam na siebie nałożone, aż tak nie pomaga. Więc mogę z tego sobie zrezygnować w tą drugą właśnie aurę, w tą, która bardziej wafuje tego. Tą, która bardziej wafuje strzały z tego. No wiecie, to aura, którą miałem jako pierwszy w ogóle w grze od wstałem. Która tam... Jezu, czym się wyzwolić nie potrafię? No... No o to mi chodzi, nie? Żeby całe to wziąć. Tak, żeby nie
naprawdę spokojnie. To jest to zabawne, że ja na przykład mam tyle tej many, nie? Że ja tak, że... Ja tą manę tracę tylko, kiedy tak naprawdę mam jakiś przeciw z dostaniem many. Bo Katarina mi tak tą manę przywraca, że nawet nie muszę po tej wykorzystywać. Okej. Czego żeście pilnowali? Trochę złota, czyli totalny mech. Mamy kolejny ten kolektor. Rękawice powleczone złotem. Spoko. Dobra, jak to wygląda? Tutaj gorsze. Tutaj lepsza ochrona, cała reszta słaba, więc podziękuję. To jest słabsze. To też słabsze. Tego nie może założyć. Tego też nie. Kapelusz też będzie gorszy, więc podziękuję za to. Czarna rusałka. Właśnie widać, jak są mocarne, nie? Ja to jak ja mam kurde przejść. Ja mam. Jak musiał zrobić trofeum, żeby przejść grę bez zabijania tych całych gorów, to musiałbym chyba praktycznie speedrunować chyba każdą lokację i w ogóle nie walczyć. Ja nie widzę autentycznie możliwości, czy każdą z tych kryjonów zrobić. Ja nie widzę możliwości przejścia gry, żeby ich nie zabijać. Okej, tutaj kolejny kolektor błyskawic. To jest intrygujące, bo niby to zbiera błyskawice, ale nie wygląda jak piorunochron, tylko jak po prostu zaczarowana klatka. Nic więcej, nic mniej. Ale ciężko mi to mówić kolektor błyskawic. Gdy tu jak ja siebie tymi piorunami, nawet w tych przeciwnikach, którzy są tak powyżej. To jest fajne właśnie w tym strzale, bo co z tego, że oni są poza zasięgiem mojego normalnego ataku, skoro nie są poza zasięgiem pioruna, który po prostu rozwija się o... No, o wszystko w zasięgu tak naprawdę, dzięki tym buffom, które na niego nałożyłem. To jest gorsze, to jest gorsze. Co on tam zebrała? Karwasze spętania otchłani, to nie jest dla mnie. Miotacz nie dla mnie. Tutaj... To jest u niej gorsze, czyli u mnie też będzie gorsze. Tutaj kolejne karwasze dla Taumaturga. To jest też nie dla mnie. Dobra, idziemy dalej. Jak wygląda mapa? Co? Całkiem zgrabnie, bo wygląda jak pyszne. To się podoba. Kurde, ja się czuję, jak idziemy jakiś peru normalnie z tego pioruna. Się mdłoje, ten mdłoje, a życia mi prawie nie schodzi, jak się tam nie zaczyna. Katarina użyła potki właśnie, dostaje mega pop do leczenia. A ty właśnie, a propos buffu do leczenia. Wspomniałem w którymś odcinku o gierce, w którą grałem kiedyś, Sacred. Dalej mam z tego pustkę. Jak mówiłem, chętnie to ograł, ale niestety Sacred to nie jest gra, która nadaje się na serię. Na jakiś strumyk albo coś, jak najbardziej. Ale na serię to jest beznadziejne. Bo niestety, więcej się tam łazi byle gdzie i kombinuje, jak przejść tak, żeby nie ginąć za dużo razy. To bynajmniej to przez pierwszy część gry, to dalej to już dalej jest tak naprawdę gra jest trochę żartem. Tak naprawdę co chwil. Jak zmienicie 20 level, to macie tak spółczynniki rozbudowane, że najsłabsza potka lecząca wyleczy was do full. Arkisad, a proszę, jakiś chyba... Tak, to jest jakiś specjalny wróg. Ile 17 tysięcy HP. Masz tutaj trochę zielek. Bieruna, ognia i... Wiecie jeszcze. Tyle
Mogę właśnie sobie użyć wzmocnienia i zabić tego typa jednym strzałem, nie? Bo piorun ma chyba... piorun ma tak. Zobaczmy, ile mam kury teraz? 13. Teraz... 6. Okej, okay, mamy trofeum. Miecz. Tutaj kolejne rzadsze rzeczy. Chyba takie, których Katarina po prostu nie może pojąć na miejsce. Zabiłem typa i dostałem za niego 5 punktów furii. Kurde. Dobra, mamy łącznie 4. Ja miałem teraz 21. 31, dobra, czyli zależy chyba kogo zabiję, no to mam, dostaję więcej lub mniej tych punktów furii. Ale kurde, samo też ta furia się nie, jakby nie generuje sama podczas tych ataków. To jest... Kraken Zangu na przykład, kiedy gra się postacią wojownika, to on, jego zasobem w trakcie walki jest właśnie furia, którą gromadzi. Jeśli nie ma furii, to nie może wykorzystywać potężnych swoich zdolności, rozumiem, no dość potężne. I wymaga właśnie furii do tego, aby ich używać. Ale on tą furię generuje po prostu atakami, a nie zabitymi wrogami. I to właśnie jest strasznie głupie, że ja nie jestem w stanie sobie sam tego... sam sobie tego tak generować na atak, tylko właśnie tego na zabiciu. Ale dobra, mamy wykonane zadanko. Zobaczmy, jak to wygląda. Mistyczny miecz. Gorszy. To gorsze. Gorsze, gorsze, gorsze. Go... DPS większe, ale ogólnie jest to na minus, więc podziękuję. O, chociaż czekaj, pojemność esencji. Dobra, to nie, to poproszę w takim razie, bo mogę zawsze sobie żyćka dorzucić. 114. Wtedy to będzie nam plus. Okej, okay, obrona i tak dalej, prędkość ataku. Tu. Dobra, ogólnie jest spoko. Tutaj DPS tylko o jeden punkt większy, więc nie ma sensu zamieniać. Mieczyk, to jest chyba część zestawu, tak jest. No, ale niestety jest gorszy. O, zestaw Nephilim. Ciekawe. Zobacz, mana i DPS mniejsze, ale też ma dużo na pojemność esencji, więc może byłem w stanie to jakoś poprawić. Tutaj więcej życia, reszta gorsza. Dobra, to czekajcie, to i... Właśnie, czekaj, to jest... Tak, to jest miecz taki dwuręczny. Dobra, to musi być dla porównania. Rękawice już mam i to były te rękawice, więc te dwa zostają, reszta pójdzie na sprzedaż. Ale dobra, na razie wracamy do kryjówki. Żeby po pierwsze pobawić się w zaklęcia, a po drugie właśnie poresetować też te niektóre umiejętności. Fulmigati we własnej osobie. Zniszcz automatą zagłady. Wait, serio? Ej, nie! Nie gadaj, że to już będzie koniec! Bo wiadomo, nasz cel to powstrzymanie Fulmigatiego, nie? Ale tu jest zniszcz automatą zagłady. Czy to jest naprawdę już będzie koniec gry? Pokażcie mi dziennik. Mordercza konfrontacja. Nareszcie dotarliśmy do złoczyńcy. Czas dokonać tego, po co tu przyszliśmy. O kurde! Ej! Ty nie, no dobra! Ej, nie, to wracamy, to jeszcze nie kończymy w takim razie. To wy tematy moje gadanie, porównywanie w takim razie. No i będziemy szli powoli w stronę Fulmigatiego, żeby się z nim zmierzyć. Dobra, pod czwórką mam te zatrzymanie czasu. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Aha, takie coś! Okej, okay, przyznam, że jestem trochę zawiedziony. Myślałem, że będzie wyglądało jednak trochę lepiej. W ogóle widziałem jedno dość intrygujące trofeum, jeśli chodzi o walkę z Fulmigatim. Mam go pokonać bez uszkadzania jakichś jego wież, tylko nie wiem, jak to rozumiesz. Czy nie wiem, czy to wież jakiegoś buffu będą dawały, czy coś takiego. Okej, zaraz Katarina. A nie, no tak, że ma potki. Nie będzie tej eksplozji. Wróć, jednak jest. Bo ktoś to, bo tutaj jakiś działko po prostu bije więcej niż ona się w stanie wyleczyć. Leczenia.
złoto. Zabudowany klejmer, jaki jest poleczony w Rikalkum. Ale jednak powiem wam, że niestety jestem troszeczkę zawiedziony, jeśli chodzi o to zatrzymanie czasu, bo autentycznie myślałem, że będzie to wyglądało jednak, no, troszkę lepiej. Znaczy, może nie wyglądało, bo to jest źle powiedziane, bo wiadomo, no, gra trochę ma takie swoje lata, powiedzmy, więc nie ma co do niej oczekiwać za dużo, jeśli chodzi o wygląd tej umiejętności. Ale no, chociaż efekt myślałem, że będzie jednak troszeczkę większy, lepszy. Może nie większy, ale właśnie lepszy. Bo na przykład, że nie wiem, że tam... Aha, to Katarzynę też zatrzymuje? No, to warto wiedzieć. Myślałem, że akurat ona to... jej to nie będzie się tyczyło, no ale niestety gdzieś byłem w błędzie. Dobra, support poproszę. Dobra. No i tutaj jest wyczyszczone wszystko. Tutaj jest coś na górze. Jest skrzynki ze skarbem. Ale widzę nic ciekawego w środku. Czyli są powieść rozwal te beczki, nie? Okej. No i dobra. Ta część wyczyszczona, więc wracamy, żeby wydać lepiej punkty. Niestety nie wydam właśnie na Katarzynę więcej punktów, ale mogę wydać więcej na samego siebie. Dobra, tutaj coś lepszego. Nie, no nie wierzę, naprawdę? No kurde, lepszy DPS, więcej many, korona moc zakryć, no kurde mać. To aż boli. O, ząbkowany claymore, też mogę esencję wsadzić. Dobra, to sobie we... Oddawaj mi ten miecz, bo nie to miałeś zrobić totalnie. W ogóle patrzę, to sprzedaję mu za 5000, to kupiłem chyba za 80. Trochę se policzyłeś za to, kolego. Ale to jest wszystko na sprzedaż. Time to teach him a lesson. Nie, ty możesz sprzedać. Ale fajnie jest, że on w domyśle ma jakieś takie maczety. Cons lightning on steam. I can build it. Dobra, zobaczmy. 32, to mógłbym coś mocniejszego tutaj wsadzić, na przykład... A, która to była taka fajniejsza esencja? O, na przykład tą właśnie. Więc dobra. Czekaj. Tu i tą właśnie, żeby jeszcze bardziej siepała, jeśli chodzi o błyskawice. Jeszcze sobie musimy zakląć, żeby właśnie biła więcej. I never thought I'd be fighting alongside a vampire. Modern times. Oh, you look tired. Cyk. Co mi się trafiło? Leczę obrażenia przy trafieniu. Dziękuję. Dalej. Bazowa siła woli. Dalej. Obrażenia. Dalej. Bazowa furia. Jeszcze raz. Bazowa furia. Ludzie. Dobra już. Kradzież życia przy trafieniu jest lepsza. I miss the wind. Dobra. And the sun. I miss freedom. Super. To se tęskni se za tym, no ale jak wyjdziesz to, no to długo raczej nie pożyjesz. Okej, okay, więc jak kosztują mniej, to niech zostanie. Tutaj zmniejsza koszty, też nie potrzebuję. Dobra, sztuczki, to chcę zresetować. Tutaj wydajemy te dwa punkty w taki sposób. Dobra, ile to jest? To jest 2 i za każdy wydany punkt furii. Czyli to mnie łącznie kosztuje... Pytanie w sumie ile? No ale dobra, no nie potrzebuję go aż tyle, a mogę to obniżyć do 6 i wpakować dwa punkty w leczenie. Dobra, stąd nie ma co zabierać. Tutaj więcej życia, podwaja regeneracji, jeżeli liczba spadnie. O, też dobra. Dobra, tutaj co? Furia trwa o sekundę dłużej. Jakie są tutaj zmiany? Procentowe obrażenia dla zabitego. 7, dobra, 1% tak nie zmieni, więc tutaj możemy zabrać to i wpisać tu. Okej, okay, tutaj regeneracja plus 5. Nie, dobra. Ja to mogę to tak całkowicie stąd wyciągnąć i wpakować tutaj.
I tutaj jeszcze 4 poziomy. Dobra, no tego nie obniżam. Z tego praktycznie nie korzystam aż tak, więc też mogę to obniżyć nieco i wpakować tu. I jeszcze. Cyk, cyk. Dobra. No tam, głównie muce błyskawicami, więc nie, to nie musi być jakieś mega silne. Okej. Okay. Coś jeszcze bym mógł tutaj obniżyć, żeby coś innego podtagować. Tak patrzę, chyba nie. No, mógłbym do tego heroizmu w sumie tak naprawdę wrócić, nie? Żeby więcej to było. I kurde to! Przez całą grę nie odkryłem w ogóle tego atutu, nie? Czy tam tej aury, ani co to daje. Też dziwna rzecz. Dobra. Tak to wyzerujmy w takim razie. Okej, jak to wygląda? Czy mogę coś tu wsadzić? To zostało, to są same pasywki. To są też pasywki, sztuczki są tam, gdzie były. Aury to aury. Dobra. To wracamy w takim razie ponownie. Tam, gdzie byłem. Tylko tym razem z lepszym wyposażeniem. No i zobaczmy, jak będzie wyglądała finałowa walka z Final Bossem. Tak, jestem tego. Teraz powiedzcie, walnęłem po prostu tekstual, jak jest jeszcze większy debil, po prostu stąd. Niech to tylko będzie wyglądała walka z Final Bossem. To nie jest ciekawe, jak wygląda walka z Final Bossem. Czy tak, jak mogę to powiedzieć? Order kawaleryjski. Zobaczmy. Na pewno będzie gorszy. Tutaj. Właśnie, czy ja to? Tak, mam to finalnie odblokowane. Okej. Okay. No, nie wiem, czy to się jakoś mega przydaje, jeśli chodzi o walkę taką normalną z wrogami. Normalną tutaj, tak o, wiadomo, ta regeneracja spada poniżej, no to ty się tak mega pozaważną regeneruje, ale... Tak? O, średnio. Ale w sumie podwojenie tego nie jest aż takie złe. Nie mamy pałac maszyn. O, tam mamy tego, to odblokujmy, na wszelki wypadek. Okej, no to jest mała miejscówka, czyli to jest tylko przejście właśnie do środka. Nie wiem, czy muszę do tego podejść, czy muszę w to wejść, ale muszę wypadek wola sobie to odblokować. Wiecie, żeby mieć po prostu, wiesz, szybsze zejście na dół i tyle. Zakładam, że w samym pałacu to raczej nie będzie przejścia, nie? Jest już tak, żeby teraz przejść. Zobaczmy. Gorsze, 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 gorsze. Kolejne, trzymaj. Dobra. Mamy Final Bossa. No ciekawy ten mech, nie powiem. Here we are at last. Congratulations, Mr. Van Helsing. You've managed to play our little game right to the end. Do you think that this is a game? Of course it is. The oldest one in the book. The hero and the villain. But he is clearly insane. There can be only one. Please, make him stop before we drown in clichés. With pleasure. You wouldn't hit a man in a giant robot, would you? No, a czemu nie? Właśnie jak najbardziej, z wielką przyjemnością. To jest najlepsze w słowo chłopie w całej sytuacji. Jezu, jak to tak dalej pójdzie, tego rozwalę w moment. Nie no, powiedz mi, że ma jakąś drugą fazę, nie no, proszę was. Patrzcie, jak rozwalę za chwilę. Jego muce, po prostu tego w niego będę walił, nie? No, może teraz nie tylko tak całkiem w niego, bo niestety te... Ale skurczyszyny trochę dają się we znaki. O, chociaż? Dawaj. No. Padł czy nie?
rozpala się chyba jeszcze, tak trochę mi się wydaje. Oczy? Ha! Nie! Okej! Okay! Rozwalony! Jeszcze tą trąbkę zrobiłem, żeby zabić go bez używania tych... Bez zniszczenia jakichś jego buffów. A nawet nie wiem, czy on nie zdążył postawić. Okej. Okay. Ktoś nas obserwuje. Okej. Okay. Dobra, i napisy. Ja pierdzielę. Ej, no na serio, nie wierzę, że ta walka poszła tak łatwo. Ale moja postać jest jakaś mega silna, co jest najlepsze. Dobra, mogę pominąć napisy albo coś? Mogę. Dobra, odwróć się tutaj. Okej, okay, zadanie wykonane. Legendarny, zwyczajny artefakt i 1000 expa, co bym dostałem. Karabiny 2, ten jest gorszy, a ten? Też, kurde, legendarny karabin, gorszy od moich dwóch rewolwerów. Dobra, zobaczmy jak wygląda cała ta miejscówka w ogóle. Tutaj coś, no nie mogę tego użyć, chociaż sobie może bym mógł, gdybym w trakcie walki tutaj podszedł. Zobaczmy, czy coś tutaj się dalej kryje. Tutaj pusto, tutaj jakieś drzwi. Okej, jedna taka wielka arena po prostu, nic więcej. Tutaj też coś zniszczone. Okej, nic! No dobra! Okay, wróćmy do kryjówki, zobaczmy, czy nasi ziomeczkowie coś powiedzą na temat tego, że rozwaliliśmy typa. I am Count Vlados, and I bid you welcome. Nie, nic a nic. Okej, okay, dobra. Okej, okay, no to cóż. Ha, time to teach w takim razie mogę na spokojnie powiedzieć, że grę właśnie ukończyliśmy. I co najlepsze, bez tak naprawdę jakichś większych trudności zabiłem tego profesorka. Bring me a hammer and a wrench, and I'll fix anything. Dobra, tutaj no nie mam tego przedmiotu, żeby to zrobić na full, więc tego niestety nie ogarnę. So the lever goes into the slot. Właśnie pułapki muszę dwie postawić, żeby kolejny achievement zrobić, więc zobaczmy. Ten prądo parkiet jeden zdemontujmy i postawmy kolce. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. I wróćmy tutaj do tego parkietu. Dobra. No i jak dla mnie to akurat na spoko to wygląda. Przecież trochę żałuję, że nie była to jednak troszkę dłuższa gra. Bo powiem wam, że wręcz sam na siłę ją sobie trochę przedłużałem tym, że skakałem sobie do innych gier, bo miałem takie przeczucie, że to nie może być zbyt długie i jak widać, no miałem rację, skoro w 14 odcinków się z tym uwinąłem. Bo chciałem zrobić z tego osobny materiał, ale chyba jednak jakoś to po prostu połączę z poprzednim. Bo jakby... Bo kurde, ile twój materiał? 16 minut, to nie no, nie ma bata, że kurde... Że kurde dwa takie materiały po sobie puszczę, no nie ma szans. Jest dobra. Ode mnie to będzie tyle, a my widzimy się w kolejnym materiale Zagrajmy. Wy na kanale, którym prawdopodobnie będzie... To się... Na pewno będzie to Zagrajmy w którąś część Van Helsinga, myślę właśnie, czy w którąś, po prostu w kolejną część Van Helsinga, ale nie wiem, czy od razu się za nią zabiorę. Myślę, że najpierw pokończę inne jeszcze serie, żeby właśnie mieć takiego majdanu, jeśli chodzi o wszelakie te ilości gier. Ale tak ogólnie, no to gra jak najbardziej spoko. Ogólnie grało się dobrze, tylko mam wrażenie, że w niektórych momentach przeciwnicy byli A. trochę za silni, B. było ich trochę za dużo i C. Od pewnego momentu to ja się zrobiłem trochę za silny, jeśli chodzi o walki z nimi, no bo widzieliście, jak to szło, nie? Praktycznie czasami wystarczyła tylko potka albo coś i wystarczyło ich mucić
bez najmniejszego... może nie problem, po prostu wystarczyło ich młócić i całe fale wrogów po prostu padały. Plus jeszcze Katarina i ten jej wybuch dzięki specjalnym umiejętnościom, nie? Także no... szło dość gładko. No dobra. Gra zakończona. My widzimy się w kolejnym materiale, zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga. No ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!